Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj jest piątek, jest 13 grudnia, to jest kolejne nasze spotkanie roratnie adwentowe poranne, mam nadzieję, że będzie dla Was owocne, więc serdecznie zapraszam, jedziemy z nowym odcinkiem, dajemy! Moi drodzy, moi mili, witam Was najserdeczniej w piątek i zapraszam na kolejne imię Pana Jezusa, jedno z najpiękniejszych chyba imion, takie, które mnie osobiście bardzo pociągają i bardzo frapują. Święty Paweł w jednym ze swoich listów nazywa Pana Jezusa pełnią, czyli pełnią wszystkiego, wszelkiego dobra, wszelkiego błogosławieństwa, w ogóle wszelkiego szczęścia, no wszystkiego, co tylko możemy sobie wyobrazić. Ale Paweł to określa, posługując się jeszcze innymi słowami, które coś bardzo ciekawego pokazują. Paweł wie, że to jest taka pełnia, jakby tak wielka, tak ogromna, tak nieogarniona, tak niepojęta dla nas, że zaczynają w pewnym momencie nazywać szerokościami, głębokościami, wysokościami. Czyli nawet jakby nie potrafi znaleźć właściwych słów, które mogłyby określić, jak bardzo pełna jest ta pełnia. I mówi jakby, jeżeli sobie wyobrażasz jakąkolwiek szerokość, to wypełnia wszystkie możliwe szerokości, jakie tylko są. Jeżeli sobie wyobrażasz jakąś wysokość, to sięga do każdej możliwej wysokości, jaka tylko istnieje. Czyli Paweł się w ogóle nie posługuje nawet niczym konkretnym, tylko mówi po prostu o czymś, co przerasta wszystkie Twoje wymiary, wszystkie Twoje wyobrażenia. I kochani, to jest bardzo ważne, żeby spojrzeć na to właśnie z perspektywy świętego Pawła. Kochani, bo w pełni Pana Jezusa nie chodzi o to, że to, czego Ci tam brakuje, to, czego potrzebujesz, to Pan Jezus to Ci wypełni i będziesz wreszcie mieć to poczucie zaspokojenia i nie będzie już więcej tej pustki, tego rozczarowania, tej nicości itd. Oczywiście, to jest prawda, ale uwaga, Paweł mówi, to będzie coś dużo więcej. To będzie nie tylko wypełnienie tego, co Ty chcesz, tego, co Ty znasz, tego, co przypuszczasz, że może Ci wypełnić, tylko to jest tak szerokie, tak wysokie, tak głębokie, że nawet nie mamy jakby możliwości pomyśleć, jakie to jest. Koniec, co to znaczy? Pełnia Jezusa przekracza wszystkie nasze wyobrażenia. Pełnia tego, kim jest Bóg i tego, co dla nas przygotował, tego, po co nas stworzył, to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie w ogóle ogarnąć rozumem. Kochani, te wszystkie takie obrazki, którymi się czasem posługują, na przykład, no nie wiem, Świadkowie Jehowy, tak, albo czasem też chrześcijanie, tak, nieba jako tam takiego pięknego polanka, zwierzątka, wodospady i my żyjemy w pięknym ogrodzie. To jest w ogóle jakaś bzdura, dlatego że to jest pełnia na naszą miarę, to jest pełnia jakby przez nas wyobrażana, przez nas ogarnialna. Paweł mówi, to przekracza wszelkie możliwe wymiary, jakie jesteś sobie w stanie pomyśleć. Kochani, co w związku z tym imieniem Pana Jezusa, pełnym imieniem, co chcemy, żebyśmy dzisiaj zrobili? Bardzo, bardzo prostą, bardzo ważną rzecz, którą ja w ogóle staram się w życiu robić bardzo często. Kochani, usiądźcie dzisiaj do modlitwy, do jakiejś takiej chwili adoracji, chwili bycia z Panem Bogiem i poproście Go, Panie Jezu, jakby zaskocz mnie, Panie Jezu, jakby otwórz mnie na rzeczy, których się nawet nie spodziewam. Czyli nie tyle proście Go w takiej i w takiej i w takiej sprawie. Jasne, to też, nie? Gdzie potrzebujecie pomocy, potrzebujecie wypełnienia, potrzebujecie, żeby On przyszedł z jakąś tam pomocą do Waszej pustki. Tylko powiedzcie, Jezu, pchnij mnie dalej, w sensie pokaż mi coś, czego ja się nawet nie spodziewam. Jakby otwórz przede mną perspektywy, których nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jakby zaskocz mnie, po prostu zaskocz mnie. Ja się bardzo często w taki sposób modlę, jakby prosząc Jezusa, żeby mnie otwierał na rzeczy, których ja nie jestem w stanie pomyśleć, bo On ma dla mnie, kochani, znacznie lepsze rzeczy przygotowane, niż ja w ogóle jestem sobie w stanie wyobrazić. Proszę dzisiaj, pomódlcie się w taki sposób. Moi drodzy, moi mili, tak na koniec tygodnia jeszcze taka będzie jedna zachęta, którą mam dla Was. Kochani, jest kolejna akcja, którą można by wesprzeć. Tak Wam co jakiś czas to wrzucam takie różne inicjatywy, które można wesprzeć, bo uważam, że strasznie warto dobre rzeczy wspierać. Jest takie coś, co nazywa się Osada Siemaszkowo. Spójrzcie proszę do linków pod tym filmem, tam jest więcej o tym napisane. To jest taki ośrodek, który powstaje, ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla niepełnosprawnych. Zebrali już ogromną kwotę tam na pierwsze etapy remontu tego. Potrzebujemy jeszcze końcówki. Myślę, że w ogóle rzecz bardzo warta wsparcia. To może zmieniać absolutnie życie ludzi, którzy mają no, czasem bardzo trudne sytuacje swoje, fizyczne, rehabilitacyjne, jakby no, potrzeby. Jeżeli tylko możecie, zajrzyjcie proszę tam do Osady Siemaszkowo. Myślę, że fantastyczne miejsce, które można wesprzeć jakąś ofiarą, jakąś pomocą. Jeżeli tylko macie ochotę, to luknijcie. Kochani, ściskam, pozdrawiam, błogosławię i mam nadzieję, widzimy się już jutro. Z Bogiem, pa!